Siemanko, witajcie na kolejnej naszej eksploracji. Jesteśmy dzisiaj z Anią w Polsce Centralnej. Dostaliśmy bardzo ciekawe koordynaty na pewien urokliwy, aczkolwiek no niestety spalony kościół, co wcale nie oznacza, że jakieś ciekawe elementy jego wyposażenia, tudzież wystroju się nie zachowały. Wręcz przeciwnie, czasami spalone budynki mają o wiele ciekawszą aurę niż te dobrze zachowane. Zaraz się o tym wszyscy przekonamy na własne oczy. Całe szczęście jest dostępny. Nie jest też jakoś specjalnie pilnowany. No to wkraczamy. I w nastroju religijnym zwiedzamy. Nie to, żebym się nabijał oczywiście z osób wierzących, broń Boże, sam jestem osobą wierzącą. Ale już widzę, że wnętrze jest wspaniałe. Zobaczcie, jak fajnie słońce pada z tej dziury okiennej, bo już tego oknem raczej nie sposób nazwać. Nawet jakieś elementy witraży kolorowego szkła się zachowały. No witraże raczej nie, po prostu kolorowe szkło zdobiące te szyby o drzwiach. O tu jak pięknie zarosło. Bardzo klimatyczne okno. Nawet zieleń się zachowała, pomimo pory zimowej, bo mamy końcówkę lutego. A jest ogień, Ania, co? Trochę zjarany, ale to tam jakoś specjalnie nie przeszkadza. Zaraz wejdziemy sobie do góry. Jeszcze nacieszmy widok głównym pomieszczeniem. Ciekawa perspektywa. Jakieś takie ala zabytkowe krzesło. Trochę już nadszarpnięte, ale wrażenie robi. Trochę słońce za mocno nam świeci. Część łazienkowa. Spalona lodówka. Ciekawe, czy jakieś spalone papu jest w środku. A nie, środek nawet ok. Środek się nie skopcił. Ale niestety żadnego poczęstunku nam nie zostawili. Jeszcze raz tu muszę spojrzeć, bo tak mi się podoba ten widoczek, że aż strach. Dobra. Teraz pójdziemy sobie do góry. Zawsze w takich miejscach jak kościoły, pałace, dworki, nawet jakieś większe wille, no schody to jest absolutnie kluczowy element. Najbardziej, chyba jeden z najbardziej fotogenicznych, jakie tylko mogą być w takich obiektach, także przyjemnie się wchodzi. No tu też jest fajnie. Przestrzennie. Zaśmiecone strasznie. No to być może tutaj działał kiedyś jakiś artysta, bo wielkoformatowe kartki są widoczne wszędzie, porozwalane. Tam gdzieś jakaś sztaloga się też zachowała, zaraz dotrzemy do tego miejsca. No ale straszny, straszny bałagan.
skrzynka do keszy. Zaraz przejdziemy sobie na drugą stronkę. Zarośnięte okno zawsze tworzy piękny klimat w takim miejscu. Przejdziemy teraz na drugą stronę. O, trochę bardziej mrocznie niż po prawej. I w sumie ciekawiej. Bardziej mi się podoba ten widok niż z tamtej perspektywy. Chyba sobie odpalimy światło, żeby dokładnie zobaczyć, czy czegoś nie ma. Wnęki okienne, też zasmolone. Ktoś sobie kiedyś spał, może nawet całkiem niedawno. Kurde, no naprawdę fajnie, że dzisiaj tak ładnie słońce świeci. Jak jakieś węższe okno jest, ten efekt padających promieni słonecznych, no, robi piękną robotę. Zobaczcie, kochani, chodziliśmy, ale tego nie dostrzegliśmy, zwykle tak bywa. Że się nie patrzy pod nogi za mocno. Mamy dywan. Żaden cygan tu jeszcze nie był. Tego dywana nam spod nóg nie podwinął. I taki, kurczę, nawet ciekawy wzorek tego dywanu. Ciepło w nogi. Dla każdego eksploratora. Taki dosyć chaotyczny ten artyzm człowieka, który wykonywał ten nieład, tak zwany, jak to ujęłaś. Tylko teraz pytanie, czy to jest celowy nieład, czy po prostu ktoś bałagan zrobił. Proszę, następne lustro z kolejnym fajnym efektem odbijających się okien. Kościół artysty. Spalony kościół zniszczonego artysty. Nie wiem, jak to nazwiemy. A jo, jeszcze jeden. Jakiego artysty? O, tu jakiś artysta satanista, ale ten pentagram jest w złej formie. Jest dobry pentagram, nie ten zły. No i tym artystycznym wydźwiękiem będziemy powoli kończyć naszą eksplorację tutaj. Mamy nadzieję, że kościółek pomimo dosyć mocnych perypetii z ogniem wam się spodobał. I trzymajcie się, do zobaczenia na następnych obiektach, na następnych eksploracjach. Heja!